trener Andrzej Liczik na kilka dni przed mistrzowską walką Michała Cieślaka, ale cofnijmy się najpierw. W czasie 20 grudnia mieliście walczyć z Nurim Seferim. Przyszła oferta z walki z Ilungą Makobu jako reakcja. Od razu była pewność, bierzemy ten pojedynek? Tak, no tak jak każdy mówi, też uważam, że takie walki się nie odmawia. Michał bez żadnego zastanawiania się tak powiedział, że tak, absolutnie. Bierzemy tę walkę, jedziemy. Także nie było z tym problemu. Jak przebiegł ten cały obóz? No to chyba najdłuższy obóz przygotowania w karierze Michała Cieślaka. Najpierw przygotowania na grudzień, potem 15, 25, 31 stycznia. Udało się tę formę jakoś ustabilizować, utrzymać? To jeszcze raz powtarzam, tak, że to można dużo rzeczy gadać. Wszystko robimy tak, żeby ta forma była najlepsza Michała 31 stycznia. Tak będzie. Teraz się, no co można mówić, tak? No wiadomo, że to sam każdy zna, że tą formę to jakoś się buduje miesiącami, tak? I gdzieś tam jeden dzień czasami bywa tak, że gdzieś tam nie trafiamy w ten dzień. No ale tak robimy, żeby było dobrze i myślę, że nam się uda to wszystko zrobić. Pojawiały się takie myśli, zwłaszcza po tej ostatniej przesunięciu daty, żeby jednak może poczekać z tą mistrzowską szansą, bo wiadomo, że dla Michała to jest walka życia w tym momencie. Czy może poczekać na taką optymalną ofertę, propozycję, czy już byliście w treningu, byliście zdeterminowani, żeby walkę wziąć? No bo na przykład Tomek Babiloński protestował, tak? Mówił, żeby przesunąć, poczekać. Znaczy, no na pewno tak jak powiedziałeś, przygotowaliśmy tam na grudzień, nawet my się wcześniej przygotowaliśmy się na walkę. Później data 18, tak, niby to pewne było, wszystko było jakby absolutnie, miała być 18 stycznia walka, później 25. No i szczerze mówiąc, tak jak mówię, pan względem też trenera, to jest nie do końca dobrze. Wiadomo, tak, ale już jakby tak za daleko my poszliśmy, że teraz no nie ma sensu też rezygnować z tego, tak, no bo też nie jesteśmy tak mocni w tych te nasze promotorzy tak mocno, tak, że to jak teraz rezygnujemy, to w sumie zdajemy sprawę, że jakiś czas, x czasu, tak, że to będzie walka później nie do osiągnięcia. Znowu trzeba się będzie spinać, coś tam. Dlatego postanowiliśmy to wziąć. Demokratyczna Republika Kongo, taki egzotyczny kierunek. Wiadomo, ta sama strefa czasowa, no, ale zupełnie inny klimat. Lecicie tam we wtorek bodaj, czyli na 3 dni przed walką. Skąd taki pomysł? No bo wiadomo, że różne są koncepcje. Można lecieć wcześniej albo tuż przed samą walką. Skąd taki pomysł, żeby lecieć 3 dni przed walką? No się dowiadowaliśmy się tam różnych źródeł, żeby jak najpóźniej, znaczy albo jak najpóźniej, albo troszeczkę wcześniej też tam, tak? No tak jak ten teren nie jest taki badany. Rzecz logiczna, tak, to jest bardzo gorąco, bardzo, bardzo ciepło. Siedzieć tam, powiedzmy, te 1 czy 2 dni dłużej, to nie ma sensu, tak, żeby się przyzwyczaić do tam, to jakby się belczać się po prostu, tak. Dlatego postanowiliśmy po prostu pojechać jak najpóźniej tam, żeby po prostu przyjechać, odboksować i wygrać i pojechać z powrotem. Wczoraj pojawiła się informacja, że walka jednak będzie na stadionie, czyli odkryty teren, około 30 stopni, odczuwalnie, pewnie trochę więcej, no bo jeszcze do tego świeże powietrze. To są jakieś czynniki, które mogą przeszkodzić Michałowi, bo Michał boksował już wcześniej w Międzyzdrojach i na początku kariery na otwartym powietrzu, ale taka temperatura, taka wilgotność powietrza, to jednak są takie czynniki niemiłe. No, jak sam powiedziałeś, zgadzam się z tym, że się niemiłe, ale no, trudno, trzeba z tym poradzić po prostu, tak? No, nie mamy po prostu, nie możemy się, no, jeszcze raz powtarzam, coś mówi, że coś jest nie tak, to tak, no wzięliśmy. Wiadomo, oni wszystko robią dlatego, żeby wygrać, to jest chyba rzecz też normalna. Starają się to właśnie zmienić na różne te terminy. Ten walka ma być raz tu, raz tam, raz nie wiadomo gdzie. Dlatego, no jeszcze raz powtarzam, jedziemy wygrać, czy to będzie stadion, czy to będzie hala. Wiadomo, dla nas wydaje mi się, że to lepiej było, żeby była hala, tak, bo jednak to gorąco, to ta wilgoć, to wszystko to na pewno nam nie pomoże. No ale nie mamy innego wyjścia, trzeba po prostu wygrać. Widzę, determinacja jest, jest dobry nastrój. Przede wszystkim jest mobilizacja mimo tych rzucanych przeszkód pod nogi. Jakim rywalem będzie Makabu dla Michała? Jakie są jego mocne strony, na co będziesz uważać? Na Makabu trzeba uważać z każdej strony tak naprawdę. Tak jest, każda strona jest bardzo dobry zawodnik. Już nieraz pokazał to na wyjeździe, tak, w Rosji i
і в Англії, так, і показував, що потрафі одержати, потрафі моцно одержати, потрафі вигравати. Що часом для такого так набагато є направду моцний противник, є машина до боксування, так, і дійсно час до пшоду, не мерчище. Ну, типово такий африканський бокс, який йде до пшоду. Ну, але теж мати... Але що мав досвідчення з такими африканчиками остатньо? Це досить добре. Ну так, для того не мовлю, що він є добре, то значить, що ми стоїмо злі, так? Для того ми на то все ще приготували, ну і просто йдемо там виграти. Відомо, що на нокаут на силу нема целувати, на силу на нокаут, але маєте таке переконання, що там ще не да виграти на пункти, що будеш треба виграти перед часом? Треба виграти. Чи то буде перед часом, чи то буде на пункти, то нема різниці. Ми йдемо там вигривати. І то тилі, но... Як бенді, так бенді, можна дуже речі гадати, дуже там. Ми йдемо вигривати. Чи то бенді на пункти, чи то бенді. Як то бенді, не важливо. Важливо виграно. Дякую.